Cześć, z tej strony Shop Doktor. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj razem z ogólnopolskim miesięcznikiem Hurt i Detal, z którym zmieniamy sklepy i poprawiamy zyski, przyjechaliśmy do Warszawy na zaproszenie pani Uli. Idę zobaczyć, co przygotowała w swoim sklepie. Znajdujemy się w środku sklepu. Ze mną jest właścicielka, pani Urszula Plewka. Dzień dobry. Dzień dobry. Również Joanna Kowalska, redakcja Hurt i Detal. Dzień dobry. No właśnie, chcę się zapytać, ponieważ Jasiu, przeprowadzaliście ankietę z klientami. Jestem ciekaw, co w niej wyszło. Co mówią klienci o sklepie pani Uli? No, jedną z podstawowych kwestii jest to, że sklep znajduje się na zamkniętym osiedlu. Mhm. I wiele osób, które są spoza osiedla, nie wie o jego istnieniu. I to jest jakby podstawowy mankament, podstawowy problem, jaki mamy, bo o sklepie wiedzą głównie lokalni mieszkańcy. Pani Ulu, jak to pani rozwiązuje, ponieważ ten problem myślę, że się pojawia na bardzo dużej ilości warszawskich osiedli, więc myślę, że jeżeli pani nam sprzeda parę patentów, jak pani to robi, to inni właściciele podobnych sklepów będą też bardzo zadowoleni. W zasadzie potwierdza się to, co powiedziała pani tutaj, że przede wszystkim robią zakupy klienci z tego osiedla. Z zewnątrz, tam zza ulicy, niektórzy przychodzą, bo... Ale wiedzą, czy pani tę informację jakoś upubliczniła, pokazała, czy w jakiejś formie na przykład mediów społecznościowych ona u pani się pokazała? Mediów społecznościowych nie było, ale była kiedyś reklama powieszona tam na zewnątrz, na parkanie. Przy ogrodzeniu. Ale musieliśmy ją zdjąć, bo właściciel kazał to po prostu usunąć. Rozumiem, ale ona dała pewien efekt, że klienci przyjeżdżają, coś tak? Coś tam tak, ale jeszcze też roznosiliśmy ulotki. Czy te ulotki się sprawdziły? Raczej nie. Ulotki nie? Bardziej ta reklama na zewnątrz, tak? Tak, no i to taka reklama słowna między klientami. Mhm. Taki przekaz słowny. Ja myślę, że w coś, co można byłoby jeszcze spokojnie tutaj pani zaproponować, to bardzo często może być samochód, który jest oklejony, który jeździ, czy na przykład wasz samochód, który jest samochodem dostawczym na przykład, jeżeli wystawicie na zewnątrz, czyli jest to zawsze miejsce parkingowe, mówię o tym, że sklep znajduje się w środku. To takie zwykłe, proste, bym powiedział, patenty, które są w granicach prawa, tak aby można było z nich skorzystać. Także to polecam pani, jak i również wszystkim innym, którzy mają tego typu sklepy właśnie na osiedlu. W pani sklepie doceniam bardzo duży potencjał. On tak naprawdę definiuje się poprzez asortyment. Widzę tutaj trzy lady chłodnicze. Z rybami, z wędliną i z garmażem. Uważam, że jest to bardzo szeroki wybór, jak na tak niewielki osiedlowy sklep. To wynika, że pani dobrze zna swoich klientów, bo to widzę, że to jest jakby pod kątem uszyte zatowarowanie, pod kątem tych osób, które tutaj mieszkają. Tak. Mhm. Klienta znam bardzo dobrze, każdego z osobna. No pewno, przychodzą codziennie. Tak, przychodzą codziennie i każdy towar, niemalże każdy rodzaj tego towaru, który jest, to jest wymaganie każdego klienta. Bo dla mnie rzadkością jest w tak małych sklepach spożywczych śledź żurawiną chociażby. Tak, jeszcze mamy większy wybór nieraz. No dzisiaj się skończyły, bo jeszcze mamy śledzie tam po myśliwsku, jakieś sałatki hawajskie. I to jest klient, który na przykład jeden przychodzi po jeden rodzaj śledzi. Niesamowite, czyli klienci mają dobrze z panią. Tak. Nawet jest taka sytuacja, że nie prowadzę tego w ciągłej sprzedaży, ale jeżeli klient przychodzi i prosi, że na przykład na jutro proszę, zamawiam jakiegoś śledzia, jakieś... Proszę bardzo. Zapraszamy. Proszę, tak jak proszę. Widać, program Shop Doktor jest na żywo i klienci kupują. Pani Julu, teraz na czas na obsługę klienta. Klienci już obsłużeni, tak? Tak. Doceniam to, co się dzieje w ramach asortymentu, ale to jest asortyment z zalady, o której rozmawialiśmy, jak jest przygotowany. Porozmawiajmy, bo to jest, rozumiem, strefa samoobsługi, ten warzywniak, tak? Sprawdza się pani tego typu ekspozycja, która jest tutaj ułożona w ten sposób? Tak, bardzo. Ja powiem tak, coś, co bym jeszcze chciał zmodyfikować, żeby klienci się czuli lepiej, bo tak jak pani wspomniała, pani ich zna.
To jest klient, który tutaj mieszka, żeby była lepsza atmosfera, proponowałbym te skrzynki plastikowe wymienić, jeżeli jest taka możliwość, chociażby na te drewniane, jakie ma pani tutaj przy jabłkach. Wtedy klient będzie miał wrażenie trochę naturalności, ciepła. Tym bardziej, że te regały ekspozycyjne bardziej są regałami magazynowymi, tak, które zostały zaadoptowane na regały sklepowe. Więc dlatego, żeby to ocieplić, to wolałbym, aby zniknęły różnorodne kolory skrzynek, różnorodne tekturowe czy innego rodzaju plastikowe opakowania na rzecz tego, żeby zatowarować się właśnie w takie drewniane skrzynki. Stworzy to pani lepszą atmosferę, będzie to bardziej przyjazne. Drugi argument, który dla mnie jest bardzo ważny, to to, że to, ten dział jest na wprost wejścia. Czyli to nam od razu identyfikuje to, jak klient odbiera, bo to, co widzimy na początku, klient wierzy to, co widzi. Zajmując się wiele lat psychofizjologią widzenia, mam doświadczenia, które mówią mi, że jeżeli zrobimy tą pierwszą część sklepu szczególnie dobrze, ładnie, przyjazną, to klient postrzega cały asortyment sklepu. Nie chodzi o to, że to wrażenie się rozchodzi na resztę asortymentu. Pani Ulu, specjalnie dla pani zaprosiłem ekspertki z firmy Format Agencja Marketingowa. Z nami jest Anna Szcześniak i Halina Kwaśniewska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie zajmują się zwiększaniem sprzedaży, no i chciałbym, żeby nam podpowiedziały, co można zdziałać w pani sklepie na tych 45 metrach kwadratowych. Jeżeli mówimy o zwiększaniu sprzedaży, to mamy na myśli przede wszystkim akcje promocyjne i akcje lojalnościowe dla klientów. I teraz pytanie do pani Ulu, czy jakiekolwiek akcje promocyjne, jakieś akcje lojalizujące klienta pani tutaj przeprowadza? Przede wszystkim chciałabym się dowiedzieć, co to są te akcje lojalnościowe. Tak. To są akcje, które powodują, że nasi klienci, pani klienci będą chcieli przychodzić do pani sklepu i dokonywać zakupów. Czyli to są działania, które powodują, że klienci chętnie wracają do pani, a nie do konkurencji. Słuchajcie, co byście mogły tu zaproponować? Ale może konkretnie. Tak, konkrety. Konkrety. Patrząc na wielkość tego sklepu, jakby też na okolicę, w związku z tym, że to jest osiedle zamknięte, na pewno są tutaj rodziny, które chętnie odwiedzą ten sklep, kupując, choćby biorąc pod uwagę zbliżające się święta, produkty stricte dedykowane na święta. Tak jak przy wejściu zobaczyliśmy karteczkę, że jest możliwość dokonania zakupu zapisów na ciasta świąteczne, może warto by było taką informację doszczegółowić, tak, że proponuje pani produkty na święta, które są z tak zwanego rynku handmade, czyli to są wyroby tradycyjne, domowe. Polskie, domowe, które tak naprawdę każda polska rodzina chętnie zakupi. Tak. Przyjdzie do odwiedzi pani sklep, będzie mogła zakupić produkty do świątecznej. Jeszcze, ale jakby ta akcja miała konkretnie przebiegać? Bo to, że mamy napis i komunikację, która, tak jak rozmawialiśmy, wymaga jeszcze przerobienia, żeby podać konkretne, jakie to są produkty, że jest to, nie wiem, makowiec, mazurek i tak dalej, to jak ona ma się dalej toczyć w sklepie, żebyśmy to dobrze zrozumieli, a w szczególności tutaj właścicielka, tak, i również widzowie kanału Shop Doctor. Tak, to na pewno musimy uszczegółowić informację, która jest na zewnątrz, tak? Czyli na przykład mają Państwo możliwość zamówienia mazurka wielkanocnego, baby wielkanocnej, sernika, jest możliwość zakupienia smakołyków do święconki, baranków z cukru, tak? To jest na pewno informacja, która ściągnie klientów, którzy nie mają czasu na to, żeby odwiedzać dużą ilość sklepów. A jak w środku potem to ma przebiegać, tak? Ta lojalnościowa? Najlepiej, żeby te produkty znajdowały się blisko kasy, żeby one były widoczne, tak, jak najbardziej. Na pewno zwiększyłabym informację, która znajduje się na zewnątrz przy wejściu sklepu, tak, żeby to była kartka, która, jeśli jest możliwość wydrukowania mini plakatu, na którym są tak zwane motywy świąteczne, tak, czyli pisanka, bazie i tam żeby napisanie. Żeby poczuli wszyscy, tak, klimat nadchodzącej Wielkanocy, jak najbardziej. Tak? I wtedy wypisać mamy w ofercie, czy możliwość zamówienia domowych wypieków tutaj na miejscu. Na pewno to jest akcja, która na przyszłość zostanie w głowach klientów i chętnie powrócą na takie zakupy codzienne. Mówicie o głowach klientów, a chciałem zapytać, a co powiecie o tym, jakby jeszcze tu podpowiedzieć trochę z marketingiem sensorycznym, czyli ze zmysłami, bo rozmawialiśmy o tym, sugerowałyście też, żeby być może jakieś elementy związane ze smakowaniem, z degustacją, czy jesteście
jesteście za tym, żeby jakaś część produktów powinna być przeznaczona na degustację? Tak, myślę, że jeżeli mówimy o zamówieniu na święta i mówimy o zamówieniu ciast świątecznych, to może dobrze by było takiego mazurka zamówić bądź sernik i dać klientom do spróbowania. Bardzo ważna jest też komunikacja, to znaczy jeżeli informacja jest przed sklepem, to dobrze, żeby też taka informacja powtórzyła się przy kasie i osoba, która sprzedaje w sklepie, też na bieżąco informowała klientów, że przypominam, że na święta można składać zamówienia do tego i do tego dnia. Czyli podsumowując, tak naprawdę, jeżeli te smaki są faktycznie ręcznie zrobione, jeżeli fenomenalnie odczuwają i działają na nasze kubki smakowe, klient to na pewno zapamięta i ta akcja, jak wspomniałyście, na pewno będzie trwała w głowach klientów znacznie dłużej. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w programie. Dziękujemy. A my przechodzimy do dalszej części sklepu. Strefa kasy to miejsce, które jest dla mnie tak naprawdę święte, szczególnie w sklepie, który jest obsługiwany przez właścicielkę, tak? Będzie to nawiązanie do poprzedniej części, o której mówiły koleżanki ekspertki, o tym, że tu to jest, powinno być to miejsce, ale nie tylko na Mazurki, ponieważ żeby akcja były kontynuowane i żeby ta lojalność trwała, to warto pomyśleć o akcjach, które były też sugerowane, czyli chociażby pomyśleć o tym, że będzie nadchodziła majówka, czyli ja wtedy przy tej strefie kasy widzę sobie degustację dobrych kiełbas, tego, co tam smażymy sobie na tym grillu. Dodatkowo oczywiście trzeba pamiętać, że zaraz po majówce nadchodzi Dzień Mamy, czyli żeby klienci pamiętali i wiedzieli o tym, że każdą z akcji pani przygotowuje, czyli żeby stworzyć taki kalendarz promocji i żyć zgodnie z tym, co się dzieje u nas w kalendarzu. Co pani sądzi o takim pomyśle, pani Łą? Myślę, że bardzo dobry pomysł i na pewno skorzystam z tego pomysłu, z tych propozycji. Bo Dzień Mamy to, tak jak powiedziałem, tak, słodycze, ale proszę pamiętać, że co jest po Dniu Mamy w czerwcu, zaraz na samym początku? Dzień Dziecka. No właśnie, Dzień Dziecka, dzieci najważniejsi no właśnie, klienci, widzę, tak, że są lody też dla dzieci, więc warto byłoby to kontynuować. Czyli mi chodzi o to, że w strefie kasy, którą teraz się zajmujemy, powinno być miejsce czy przestrzeń, czy to będzie półka tu wysunięta, czy w jakikolwiek sposób jakiś podajnik, gdzie zawsze będzie zlokalizowana akcja smakowa, żeby klienci ci stali się przyzwyczaili, że te akcje się tutaj pojawiają. Dodatkowo widzę, że jest regał z pieczywem, czyli produkty codzienne. Dobrze, że są te droższe chleby razowe pokazane na linii wzroku. Bułki, rozumiem, to klienci znają asortyment, tak, i to pani podaje, tak? Tak. Pani Ulu, reasumując, widzę, że pani sklep ma bardzo duży potencjał. Życzę pani dużych wzrostów, ale również one będą wtedy, kiedy pani wszystkie uwagi z tego odcinka, z programu zastosuje. Także wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo za wizytę. Ja również dziękuję bardzo za pomoc, za propozycje, za jakieś uwagi cenne. Na pewno skorzystam. Dziękuję serdecznie. Wizyta Shop Doktora w moim sklepie otworzyła mi oczy na wiele różnych cennych propozycji, które otrzymałam od doktora. Na pewno zastosuję je w moim sklepie, żeby przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży, zwiększenia odwiedzanych moich klientów. Na pewno wszystko wykorzystam. Tak jak widzieliście, zmian w tym sklepie u pani Uli będzie jeszcze bardzo dużo. Jeśli informacje Was zainteresowały, to po więcej zapraszamy na Akademię Trade Marketingu, która odbędzie się w Warszawie 11 czerwca 2019 roku, na którą Wy możecie się oczywiście zapisać na stronie wydarzenia i w linku, który znajduje się tutaj poniżej. Oczywiście całą relację z dzisiejszej wizyty Hurt i Detal oraz Shop Doktora przeczytacie w ogólnopolskim miesięczniku Hurt i Detal. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!